Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, to jest dzisiaj wtorek, jest 4 września. Mam nadzieję, że warunki okoliczne, czyli ta szumiąca woda z fontanny, nie będzie wam za bardzo przeszkadzało i też nie będzie za bardzo wiało, bo jest w ogóle przeuroczo. Więc ja się bardzo już cieszę na to nasze dzisiejsze spotkanie, więc nie ma co czekać, tylko je zacznijmy, czyli lećmy. Moi drodzy, moi kochani, bardzo serdecznie was witam w ten wtorkowy poranek, tudzież jakiejkolwiek innej porze dnia, roku, życia, świata i tak dalej, kiedy to oglądacie. Kochani, jeżeli ktoś oglądał 6 rano swego czasu, kiedy ona jeszcze była, to bardzo możliwe, że zauważyliście, że w 6 rano we wtorki zawsze była taka tradycja, w sensie zawsze tam, przez ileś tam kilkanaście ostatnich tygodni, była taka tradycja, że cytowałem wam różnych świętych. Pomyślałem sobie, że wrócę dzisiaj do tej tradycji. Nie wiem, czy w każdy wtorek, ale dzisiaj w ten wtorek będzie właśnie cytat ze świętego. Dlatego, że cytat jest mega. Właśnie zorientowałem sobie go tam tutaj czytając, że to jest w sumie kontynuacja tego, co wam mówiłem wczoraj. Ale bardzo bym chciał, żebyśmy to zrobili, bo to jest po prostu przemega zdanie i jakbyśmy tak żyli, to byłoby po prostu przesuper. Więc proszę posłuchajcie zdania świętego Jana Pawła II, dlatego, że dzisiaj będzie jego zdanie, a zdanie jest megaśne. Brzmi ono, kochani, w następujący sposób. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje. Moi drodzy, to jest strasznie ważna, niby oczywista, ale myślę, że bardzo często przez nas zapominana prawda duchowa. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje. Wiem, niektórzy mi powiedzą, no ale żeby móc dawać, trzeba posiadać. I tak, i nie. Moi drodzy, czasem można posiadać bardzo niewiele, bardzo mało, bardzo drobno, ale kiedy się to daje, kiedy się to rozdaje, to z tego się może zrobić coś niezwykłego. Kochani, przypomnę wam takie dwa zdarzenia biblijne, które to doskonale pokazują. Pierwsze to rzeczywiście wdowa i ten wdowi grosz. Pamiętacie? Była kolejka do skarbony i po prostu ludzie tam wrzucali różnie. Byli bogaci, wrzucali mnóstwo kasy, byli średni, średnio zamożni, wrzucali trochę mniej. I była jedna wdowa. Miała po prostu jakiś ten, jednego grosza, w sensie dwie monety miała. I tego jednego grosza wrzuciła. I Pan Jezus właśnie ją dostrzegł i powiedział, po prostu ta babka jest najbogatsza ze wszystkich, bo oddała wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Tam jest w ogóle takie bardzo ładne wyrażenie po grecku w Ewangelii, bo tam, gdzie jest mowa o utrzymaniu, to jest mowa, wrzuciła całe swoje życie, dosłownie jestestwo. Czyli całe swoje utrzymanie, wszystko to, kim była, to, co miała, tam wrzuciła. I drugi taki tekst ewangeliczny, to na pewno też pamiętacie, o ziarnku gorczycy, gdzie Pan Jezus mówi, że nawet jeżeli jest tak maleńkie ziarenko, ono jest najmniejsze ze wszystkich nasion, ale to ziarenko, kiedy się je wrzuci w ziemię, czyli się je straci się, kiedy się je zasadzi, nie masz go tego małego, tylko zasadzisz, to ono się może stać tak wielkim drzewem, że ptaki się chowają w jego gałęziach i w jego cieniu. I to pokazuje dokładnie to. Nie jest istotne, ile masz. Nie jest istotne, czy masz dużo, czy masz mało. I naprawdę jakby możesz też mieć dużo. To nie jest tak, że posiadanie dużo to jest coś złego. Najważniejsze jest, czy potrafisz się tym dzielić. Kochani, mówiłem już o tym kiedyś i to ciekawe, bo to właśnie tutaj. Był taki odcinek kiedyś z Hollywood, niedaleko stąd, gdzie mówiłem o bogactwie. Mówiłem, na czym polega zło bogactwa. Kochani, bogactwo nie jest złe samo w sobie. Bogactwo jest złe tylko wtedy, kiedy jest niedzielone. Ale mało tego. Kochani, w takim kluczu, w takim myśleniu również bieda, która nie jest dzielona, w sensie takie małe posiadanie, które jest mocno trzymane dla siebie, jest takim samym złem jak bogactwo. Kochani, tym, co kwalifikuje coś jako dobre albo złe, jest to, czy się potrafimy dzielić, czy nie. I nie mów im, proszę dzisiaj, ale ja to nie mam co ludziom dać. Bo ja jestem beznadziejny, bo ja nic nie mam, bo jestem słaby, bo ja nie mam różnych dóbr, nie mam talentów, nie mam niezwykłych rzeczy. Co ja mam ludziom dać? Kochani, nawet jeżeli macie bardzo nic, bardzo mało, bardzo, bardzo niewiele, to tym się możecie podzielić. Bądźcie jak wdowa, bądźcie jak ziarenko gorczycy, bądźcie po prostu jak ci, którzy może nie mieli wiele, ale rozdali i w ten sposób wyrosły wielkie drzewa, w których się inni mogli chronić. Kochani, zróbmy dzisiaj wtorek rozdawnictwa, wtorek, gdzie będziemy się dzielić, wtorek, gdzie będziemy, był taki odcinek stawaków, hojni, w sensie hojni ponad miarę. I nie mówcie mi proszę, nie stosujcie dzisiaj tego wytłumaczenia, ale ja mam za mało, ale ja nie mam tyle, żeby komuś dać, mało tego, mnie samemu nie wystarcza, a jeszcze mam komuś dawać. Daj, a zobaczysz, że jak się podzielisz, to wróci. Pani naprawdę, jak się podzielisz, to wróci. Taka jest zasada dobra, że ono dzielone natychmiast się mnoży, po prostu jego się dzieje coraz więcej. Więc posłuchajmy dzisiaj tego fantastycznego zdania Jana Pawła II i kochani, zróbmy dzień bycia bogatymi. A bogatym jest ten, kto daje. Naprawdę ten, kto daje. To tyle.
Moi drodzy, skończył się drugi odcinek w tym tygodniu Wstawaków. Mam nadzieję, że coś wam dał i że był sensowny i że dzisiaj taki dzień dawania zrobimy. Mam nadzieję, widzimy się jutro. Mam dużo tej nadziei, no bo nadzieja to ważna rzecz. Widzimy się jutro, ja was tymczasem ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia w następnych odcinkach. Z Bogiem, pa!